To jest czerwony tlenek żelaza. A to czarny tlenek żelaza. Oba tlenki możemy w łatwy sposób otrzymać w domu. Produktem wyjściowym do otrzymywania czerwonego tlenku żelaza jest zwykła rdza. Najprostszym sposobem na otrzymanie takiej rdzy jest zalanie stalowych przedmiotów wodą. Po pewnym czasie powstaje rdza w postaci łatwej do oddzielenia zawiesiny. Aby pozbyć się większych zanieczyszczeń, przepuszczamy zawiesinę przez drobne sito. Jak widać, większe cząstki pozostały na sicie. Oto zawiesina uwodnionego tlenku żelaza. Zawiesinę rdzy pozostawiamy przez jakiś czas, aby opadła na dno. Nasz osad filtrujemy po zlaniu nadmiaru wody. Po odsączeniu konsystencja naszego osadu przypomina miękką glinę. Nasz osad wystarczy wysuszyć w jakimś ciepłym miejscu. Osad przesypujemy do stalowego pojemnika i wyprażamy do zmiany barwy. Pamiętajmy jednak, żeby nie prażyć w zbyt wysokiej temperaturze, ponieważ tlenek żelaza się rozłoży. Ostatecznie nasz osad przesypujemy do szczelnego pojemnika. Teraz zajmiemy się otrzymywaniem czarnego tlenku żelaza. Do jego otrzymania posłuży nam blacha, na przykład z puszek po konserwę. Pamiętajmy o tym, żeby blacha nie była zardzewiała. Puszki wypalamy w wysokiej temperaturze, na przykład w piecu. Po kilkunastu minutach wyjmujemy blachę z pieca. Blachę oczyszczamy pędzlem z resztek popiołu. Teraz zginamy naszą blachę. Widać, jak blacha się łuszczy i odpadają z niej łuski. Głównym składnikiem tych łusek jest czarny tlenek żelaza. Porównajmy teraz barwę naszych otrzymanych tlenków. Oto rdza, czerwony tlenek żelaza i czarny tlenek żelaza. Nasze tlenki oczywiście wykazują właściwości magnetyczne. Przy czym najsilniejsze właściwości magnetyczne posiada czarny tlenek żelaza. Czarny tlenek żelaza występuje w naturze jako minerał magnetyt. Minerał ten możemy znaleźć również w piasku plażowym. Tlenki żelaza zmieszane z pyłem lub proszkiem aluminiowym tworzą mieszaninę zwaną termitem.
Przy inicjowaniu reakcji termitowej najczęściej używa się magnezu, ponieważ jest to mieszanina trudno zapalna. W czasie trwania reakcji temperatura wydzielana przez tą mieszaninę osiąga wartość nawet 2500 stopni. Produktem reakcji jest stopione żelazo i tlenek gliny.